Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj przepiękne dekoracje świąteczne, które możecie wykonać dzięki różnym elementom dekoracyjnym firmy DP Craft. Jeżeli chcecie, aby Wasz stół wielkanocny wyglądał zjawiskowo i przepięknie i co najważniejsze, żeby wykonanie tych wszystkich ozdób nie było skomplikowane i trudne i żeby pięknie Wam to wszystko wyszło, bo to nawet przedszkolak potrafi zrobić. Zobaczcie, jakie akcesoria możecie do tego wykorzystać. Zobaczcie na przykład, to są naklejki piankowe, a z nich możemy wyczarować takiego królika. I mimo, że zestaw jest, niech spojrzę, słuchajcie, chyba dla trzylatków. Uważam, że młodsze dzieci spokojnie sobie z tym poradzą, bo jest on wykonany z takich piankowych naklejek, które z łatwością odkleimy i przykleimy, nawet jeżeli źle coś umieścimy. No i mamy ślicznego królika, który możemy wykleić na przykład na kartce dla babci, dziadka, dla członka rodziny lub powiesić taki piękny obrazek przy świątecznym stole. Z tej serii zestawów kreatywnych z naklejkami z pianki. Mamy jeszcze takie cudo. Ta-da! Mamy króliczka z pianki. Tak wygląda jego opakowanie, a tak wygląda gotowe dzieło. Mam jeszcze pisankę. O, tak wygląda gotowe dzieło. Ale z tych piankowych dekoracji jest jeszcze wiele, wiele najróżniejszych naklejek. Zobaczcie, mamy tutaj zbiór kolorowych zwierzaków z oczkami, uszkami. Mam filcowe naklejki. Tutaj takie super kurczaki. Owieczki. Króliki. Jajka w najróżniejszych wzorach. Ale te króliki są cudne, po prostu przepiękne. Sami zobaczcie. Albo takie króliki. Ojejku, śliczne są. Filcówki. Jeszcze mamy naklejki 3D z pianki z kurczakami, z filcowymi jajkami, z piankowymi jajkami. O, i takie, i to by było. To jeszcze nie jest wszystko, bo w katalogu DP Craft znajdziecie tych rzeczy, muszę was, bardzo dużo. cały ogrom. A ze mną tutaj obok siedzą różne filcowe zabawki. W zestawie kreatywnym zawieszki z filcu wyglądają w ten sposób, ale mam tutaj króliczki jeszcze, mam jeszcze takie malutkie owieczki i otworzę Wam jeden zestaw, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tu mam na przykład dwa króliczki już wykonane, przepiękne dzieło. A jak taki zestaw robimy? Ale poczekajcie, żebym tutaj nie namieszała, bo tak. Mamy takie naklejki piankowe, otworzę Wam. O, tak wygląda taki króliczek z takiego zestawu. Ale mamy też zabawki do szycia. I to jest już inna para kaloszy. Mamy filcowe kawałki materiału, które według już dziurek zrobionych w tym wyciętym kawałku filcu musimy przepleść nitką i uszyć. A w zestawach są kurczak, królik niebieski, różowy i biały. Jajko z kurczakiem w środku. Króliki, sowy. O, tu jest jakiś świetny zając wielkanocny, zwany królikiem. Piękna owieczka. O, i tu jeszcze fioletowy królik, cały ogrom. Jeszcze tu mam taką sówkę, więc tych modeli macie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Muszę tutaj troszkę ogarnąć. Jeśli myślicie i zastanawiacie się, jak możecie ozdobić pięknie stół, cóż nam pozostaje? Mamy królika zwykłego, mamy pędzel, mamy farby DP Craft. No i to, jak go ozdobicie, to już jest tylko Wasza kreatywność tutaj bierze w tym udział. Oczywiście w zestawach DP Craft są na przykład oczy, są filcowe różne elementy, którymi możemy ozdobić naszego stworka. No ciekawa jestem, jak Wasz szalony zając wielkanocny będzie wyglądał.
zaczęłam demonstrację od dwóch takich, od takiego zestawu, który składa się ze styropianowej doniczki, którą możemy pomalować na najróżniejsze kolory. Różnych elementów plastikowych, tutaj udających jarmuż albo może nawet jakieś iglaste, liściaste rośliny. Tutaj sztuczny mech, a tutaj bibułka. Piękne, delikatne kwiatki. Mamy królika na patyku styropianowego. Oba są pomalowane, jeden ma nawet naklejone oczy. No i, że tak powiem, kolory, ozdóbki, plusze, co do wyboru do koloru. A z tych piankowych, najróżniejszych detali możemy zrobić trójwymiarowe koperty, kartki świąteczne. No i cóż, czy to nie jest oryginalna kartka? Oczywiście w środku zawartość z Waszymi życzeniami świątecznymi, ale zobaczcie, jak niesamowita konstrukcja jest do ułożenia. Oczywiście możecie wykorzystać do tego guziki, kawałki tkaniny, ale mówię, te piankowe naklejki są bardzo, bardzo wdzięczne, jeżeli mają tutaj motywy świąteczne, łatwo je użyć. O, tu jeszcze jedna propozycja takich wiosennych dekoracji. Taka torebka, która też ma kolorowe naklejki, które przyklejamy na taki dwustronny klej i umieszczamy na opakowaniu, na przykład papierowym. Do zrobienia takiej dekoracji możecie wykorzystać gotowe szablony w różnych świątecznych kolorach. Je możecie wyciąć albo nawet na nich ponaklejać naklejki związane ze świętami. Wśród ozdób DP Craft są też na przykład plastikowe jaja. A co do tych jajek wsadzicie, to już Wasza sprawa. Możecie je umieścić na przykład na sznurku. Możecie zrobić całą kompozycję z takich plastikowych jaj. To takie nasze przykłady. Możecie też skorzystać na przykład z dziurkaczy, które przygotują dowolnie wybrane wzory. Tu mam kurczaka i owieczkę. Zabawki można też ozdabiać. Mamy taką girlandę z pomponów w różnych wzorach. To może być, możemy tak ozdobić na przykład szklanki, które będą stały na stole. Możemy zrobić jakąś trójwymiarową rzeźbę z tego. Wieńce wielkanocne. No to szaleństwo. Myślę, że na kiermaszach, w szkołach i przedszkolach będą się cieszyły dużym powodzeniem. Styropianowa zawartość owinięta bibułką, do tego przyklejone piórka, no i właśnie te piankowe naklejki dookoła. No a dla ambitnych wielka sowa do wyszywania, która może służyć za kurczaka. To by było na tyle. Życzę Wam wesołych i radosnych świąt, no i pięknych ozdób i dużo radości z własnych dzieł, z twórczości, no i tego, że możecie taką piękną rzeczą obdarować kogoś bliskiego. Dziękuję.